żyjmy pomysłami. Medycyna w tej audycji pomysłami. Tak, to jest coś niesamowitego. Z drugiej strony, w przypadku oceny, gdybyśmy patrzyli na nas pod punktem oceny globalne, na przykład wnioski unijne, to nie mamy sobie żadnej innowacyjności. A globalnie jesteście innowacyjni? I znowu, co to znaczy być innowacyjnym? Jeżeli być innowacyjnym poprzez coś, że robimy lepiej, bo wcześniej tego nie było, ktoś próbował, czyli jemu nie wyszło, nam w miarę wychodzi, to czy to jest innowacja, biorąc pod uwagę to, że kiedyś ktoś już to próbował, ktoś już to wymyślił? A jest taki rynek na świecie, który przoduje pod względem telemedycyny, rynek, na którym się możecie wzorować, czerpiecie jakieś wzorce? Liczyłem ostatnio, że w Stanach Zjednoczonych jest 13 podobnych firm do naszej, które mają minimum 13 w Stanach Zjednoczonych, to niewiele. Tak, 13 w Stanach Zjednoczonych, które mają minimum kilka milionów dolarów finansowania. I teraz oczywiście na koniec dnia, myślę, na koniec dnia, pewnie w perspektywie dekady, dwóch, jest miejsce pewnie dla dwóch graczy. Na koniec dnia będzie modlitwa. Kto z tych 13 będzie tu dwóch graczy? Zagadka dla inwestorów, na kogo stawiać i tak dalej. Ale wracając do początku, do wychodzenia tego, kto jest innowacyjny, zawsze jest element innowacji w postaci tego chociażby, jak komunikujemy się do rynku. Jeżeli biorąc pod uwagę to, że wygra ten, kto jest lepszy, zawsze wygra ten, kto jest trochę innowacyjny, bo on zrobi lepiej niż ktoś inny. Choćby małe ustawienie pokręteł trochę, jak masz za konsoletą w tym momencie, może spowodować całkiem inny odbiór przez klientów, inne ich nastawienie psychiczne i emocjonalne, często lepszą chęć wydawania pieniędzy na ten produkt. Co ostatecznie może się przełożyć na jego sukces. Jadłby kość. Macie jakiś pomysł? Myślę, że doświadczenie mocno pomaga, choć z drugiej strony spotykam się też często z opinią, że ile razy w życiu można mieć rację. Że jeżeli komuś wyszedł duży biznes, to wcale nie daje gwarancji, że kolejny raz mu wyjdzie, bo po prostu zawsze też jest wymagana doza szczęścia, być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi umiejętnościami. Obserwujecie to, że w Polsce zapanowała moda na startupy, na zakładanie firm przez młodych ludzi. Wielu z naszych pewnie słuchaczy myśli o własnym biznesie, o tym, żeby zająć się czymś własnym. A później się okazuje, że to nie jest takie łatwe, od czego należy zacząć, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby startować z własnym pomysłem, biznesem. Coraz bardziej popularna staje się pewna kultura startupów, czyli nie do końca rozwijanie biznesu, ale raczej bycie startupowcem, czyli człowiekiem, który działa bardzo dynamicznie, podejmuje szybko decyzje, żyje w sposób, w który obserwują na przykład gdzieś na filmach o startupach amerykańskich. W praktyce to nie jest do końca tak, bo takie często nie przetrwają próby czasu. Jest to bardzo ciężka praca, to są tysiące godzin poświęcone na rozwoju produktu, na testowaniu tego produktu, sprawdzaniu go z klientami, weryfikowaniu rynku itd. I jest tutaj też na pewno potrzebne jakieś doświadczenie. Oczywiście trzeba od czegoś zacząć, natomiast wynoszenie jakichś wniosków z własnych porażek, które trzeba zawsze odnieść i ciężko jest naprawdę nauczyć się na błędach innych, chociaż oczywiście tak powinno być idealnie. Myślę, że to powoduje, że startup z czasem może stać się większą firmą, a to jest jego celem, przynajmniej powinno być. Coraz większą firmą, coraz bardziej skalowalną, skalowanie tego na kolejne rynki i w końcu stanie się naprawdę dużym gigantem, liderem na rynku globalnym. To powinno być celem, a często ludzie, którzy zaczynają prowadzić startup, zaczynają bawić się tak naprawdę technologią i robić coś w kierunku jej komercjalizacji, nie mają jakichś bardzo dalekosiężnych celów. Oczywiście nie mówię tutaj, że trzeba mieć rozpisaną przyszłość na 10 lat co do miesiąca. Natomiast warto myśleć o tym, że startup jest, przynajmniej powinien być fazą taką początkową, z której trzeba jak najszybciej starać się wyjść i rozwijać. Paweł Sieczkiewicz oraz Karol Karczewski z Telemetico byli Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. A Państwa odsyłam jeszcze na stronę gospodarkapolskieradio.pl. Tam znajdą Państwo więcej informacji. Dominik Olęcki, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Reklama. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel.